napisał kilka zdań dotyczących jakby samego smoczka, tego czy podawać, czy nie podawać. Tutaj dużo rodziców, jak pojawia się w gabinecie, to na przykład mówi, a my nie chcieliśmy podawać smoczka, więc ja zazwyczaj pytam, a czy wasze dziecko potrzebuje tego smoczka, bo jeżeli potrzebuje, no to jest to warte rozważenia, ale jeśli nie potrzebuje, widzicie, że jakby nie ma tego odruchu ssania tak silnego i jest zaspokajany tylko na poziomie jakby karmienia, to faktycznie nie ma co zachęcać do smoczka. To, co jest warte podkreślenia, to, że w pierwszym miesiącu życia czasami ten smoczek jakby może wspierać ssanie odżywcze, czyli dzięki niemu noworodek może uczyć się koordynacji połykania z oddychaniem podczas karmienia, które jest mu potrzebne podczas karmienia, więc w uzasadnionych jakby przypadkach faktycznie wprowadzamy smoczek typowo terapeutycznie. I o tych przykładach jeszcze za momencik do tego wrócę. To, co jest dosyć ważne, to, że w kontekście ssania smoczka obserwuje się wspomaganie dojrzewania ośrodku oddychania i stabilizację w ogóle systemu oddechowego. Ssanie smoczka wspiera także perystaltykę jelit. Badania naukowe dosyć jasno pokazują także, że w niektórych przypadkach ssanie smoczka w łatwiejszy sposób pomaga przejść z sondy na przykład na butelkę lub z sondy na karmienie piersią. No i smoczek oczywiście pomaga dziecku w samoregulacji i nie da się jakby odmówić mu tego zadania, czyli jest pewnego rodzaju nagrodą, daje poczucie bezpieczeństwa. Czasami jest pocieszeniem w sytuacjach takich zupełnie niepokojących, w takich stresujących też, jak na przykład wizyta u lekarza, czy na przykład szczepienie. To, co jest jednak bardzo ważne, to, że jakby podkreślenie takiej zasadności, że zbyt długie i zbyt częste używanie smoczka przez dziecko może prowadzić do przykrych konsekwencji w przyszłości. Pierwszą z nich jest pewnego rodzaju uśpienie takiej potrzeby jakby zaspokojenia głodu. To dziecko jakby może trochę zagubić różnice pomiędzy staniem odżywczym a nieodżywczym, czyli na poziomie jakby tylko smoczka. A z drugiej strony może też determinować pojawienie się wadu zgryzu. A tutaj kilka faktów jeszcze na temat smoczka. Wyniki badań naukowych, w tym te prezentowane przez amerykański Instytut Pediatrii, pokazują dosyć jasno, że ssanie smoczka zmniejsza ryzyko śmierci łóżeczkowej, bo zapobiega cofaniu się masy języka. Dotyczy to głównie tych dzieci, które mają obniżone, które mogą mieć obniżone napięcie mięśniowe. To, co jest dosyć ważne, to taki fakt też dotyczący wprowadzania smoczka po ustabilizowaniu się laktacji. Ale z podkreśleniem też zasadności tego, że jakby wprowadzenie tego smoczka nie ma generalnie, nie powinno mieć wpływu na długość karmienia piersią, jeżeli używamy smoczek oczywiście rozsądnie. No i w przypadku jakby wykorzystywania smoczków u dzieci przedwcześnie urodzonych jest generowanie takiego treningu przygotowującego właśnie do pobierania pokarmu. Poza tym, no jakby na to nie patrzeć, niemowlę ma też potrzebę ssania nieodżywczego, uspokaja się kiedyś się mimo uczucia sytości. To, co jednak jest dosyć jasną konsekwencją długotrwałego korzystania ze smoczka, to między innymi wady zgryzu, tym tyłożuchwie, zwężenie szczęki, zgryz otwarty pokazany tutaj na zdjęciu po lewej stronie, czy wychylenie, wysunięcie się siekaczy górnych, odkształcenie podniebienia, tak, infantylne, czyli takie przetrwałe, dziecinne połykanie z napieraniem języka na zęby przednie, no i wady artykulacji. Tutaj takie zdjęcie, które też pokazujące przypadłość rzadką, tak, ale jednak widoczną, dziecka, które ma tak silną potrzebę ssania, że zje dwa smoczki.